Zapraszamy Was na siódmy odcinek z cyklu filmów edukacyjnych. W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o frezach do opracowywania skórek. Poznałyście już frezy z węglika spiekanego, diamentowe i ceramiczne. Czy byłybyście w stanie dopasować frezy do typu skórek klientki? Najważniejszym i głównym podziałem skórek jest ich stopień zrogowacenia. Skórki delikatnie zrogowaciałe. Nie widać twardych skórek i zadziorków. Można odsunąć je bez problemu. Tutaj zalecamy użycie frezów diamentowych z czerwonym paskiem oraz tych ceramicznych. Skórki średnio zrogowaciałe, czyli takie, gdzie widać twardsze skórki i czasem zadziorki. Jednak nie stawiają oporu przy odsuwaniu ich. Zalecamy frezy diamentowe z czerwonym paskiem i tym niebieskim. Skórki mocno zrogowaciałe, czyli duża ilość zadziorków i bardzo twarde skórki, trudne do odepchnięcia. Jeśli jesteście bardziej zaawansowane, frezy z węglika spiekanego będą idealne. Frezy diamentowe z niebieskim paskiem również Wam pomogą. W większości przypadków swoje zastosowanie będą miały również cążki i nożyczki. Łatwo i szybko pozbędziemy się dzięki nim powstałej po frezowaniu falbanki. Co należy zrobić, aby nie dopuścić do niekontrolowanego przerwania ciągłości na skórka? Przede wszystkim należy dostosować gradację frezów do rodzaju skórek klientki. Pamiętajmy, aby wysokość obrotów dostosować do narzędzia, którym pracujemy.